Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na bazie MPK. Właśnie dzisiaj przejmujemy na 6-dniowy test autobus w pełni elektryczny. Autobus wyprodukowany w Polsce, którego właścicielem jest, tego zakładu produkcyjnego jest ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu. Po tych 6 dniach będziemy wiedzieć, czy ten autobus spełnia wymagania, które stawiają przed nami mieszkańcy Nowego Sącza, czy jest rzeczywiście ekonomiczny, czy jest rzeczywiście na tyle sprawny i efektywny, żebyśmy mogli myśleć o zakupach takiego taboru. Przed nami oczywiście konieczność wypełnienia warunków wynikających z elektromobilności i do tego się mocno przygotowujemy. Mamy już kilka autobusów zasilanych gazem ziemnym, natomiast w tej chwili oczywiście przyglądamy się autobusom elektrycznym, dlatego dziękuję ARP za tą współpracę, za to, że możemy wykorzystać tych kilka dni na to, żeby sprawdzić, jak taki autobus sprawdza się w warunkach nowosądeckich. Będzie normalnie kursował na trasach tutaj naszych liniowych, będą sporządzane raporty zarówno z jego właśnie tej strony ekonomicznej, efektywnej, no ale musimy brać pod uwagę oczywiście ten element ekologiczny w naszym rejonie, bardzo ważny, musimy oczywiście dbać o czyste powietrze, stąd będziemy kierować nasze prośby i wnioski o możliwość sfinansowania zakupu takiego taboru, który jest zeroemisyjny na terenie Nowego Sącza. Szanowni Państwo, życzę dobrego użytkowania. Mam nadzieję, że te efekty tego testu będą przekazane nie tylko władzom miasta, ale także do producenta, tak żeby można było jeszcze bardziej poprawiać ten produkt. Cieszę się, że jest to produkt polski. No i mam nadzieję, że będzie taki program przygotowany przez polski rząd, który spowoduje, że będziemy mieli prostą drogę do poszerzenia naszego taboru w Nowym Sączu o autobusy elektryczne. Dziękuję bardzo i zapraszam na przejażdżkę. My musimy sprawdzić, czy zapewnienia producenta o tym, że ten autobus jest tańszy w eksploatacji, że mówiąc krótko, że jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o środowisko, o emisję spalin, to my w tym momencie będziemy teraz to sprawdzać przez tydzień czasu. Autobus będzie wykorzystany na wszystkich liniach, tych najtrudniejszych. Chodzi tutaj o ułożenie, położenie geograficzne. Będzie testowany przez różnych kierowców, codziennie będzie sporządzany raport. Specjalnie na hali warsztatowej zamontowaliśmy licznik, który jest licznikiem wyzerowanym, czyli nie będzie żadnego zakłamania, bo już tej nocy ten autobus był ładowany tym sposobem. My sporządzamy dokumentację i po tygodniu przedstawimy dla pana prezydenta, dla organizatora i dla mieszkańców Nowego Sącza raport.